Ja stoję obok pomnika śląskiej i polskiej legendy futbolu Gerarda Cieślika. Za nami w tle obiekt, który jest historycznym stadionem na mapie polskiego sportu, czyli Stadion Śląski. Legenda futbolu, legendarny obiekt, a my liczymy, że w tym miejscu na drugiej edycji kursu Prezenterem być może pojawi się przyszła legenda sztuki prezenterskiej. Tak zaczyna się Prezenterem być 2. Prezenterem być, szkolenie, na które wpadłem jakieś powiedzmy, nie wiem, półtora, może dwa lata temu i właśnie taka formuła, myślę, że jest idealną formułą, bo naprawdę będziemy w stanie bardzo dużo zrobić. Dobrze wygląda, czy dobrze mówi, czy jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, czy mówi wyraźnie. Legionowie, trzecioligowy klub piłkarski, drugoligową koszykówkę. Dobrze jest uzyskać brak napięcia w całym ciele, czyli totalny luz w karku, w szyi, co nam rozluźni tkań, totalny luz w żuchwie. Nie będę mówił zbyt głośno, bo za nami trwają zajęcia z Agnieszką Weiss, która uczy naszych kursantów, jak poprawnie mówić, jak dbać o higienę głosu i jak przygotowywać się do prawidłowego artykułowania słów. To ja tego nie zrobię. Czyli bła. Dajemy koguty. Trasą króciutką, czyli mniej więcej 20 minut do pół godzinki to powinno potrwać. Być w kotle czarownic i nie skorzystać z tego faktu, nie odwiedzić tych wszystkich miejsc, które na co dzień są niedostępne, zdecydowanie byłoby grzechem, dlatego udaliśmy się na krótką wycieczkę, która jest integralną częścią kursu Prezenterem Być. Jesteśmy w szatni Polaków. Jak na razie tak zwane małe intro do tego, jak jutro poczujemy się w trakcie drugiego dnia kursu, bo właśnie jutro cała ta ekipa dostanie mikrofon w dłoń i będzie mogła wczuć się w rolę speakera na meczach reprezentacji Polski. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Pawlik, program Future Events. W końcu udało nam się spotkać w niebanalnym miejscu, jakim jest Stadion Śląski, ale zaraz do tego przyjdziemy. Człowiek wielu pasji, Paweł Jańczyk. Wczoraj w trakcie ostatniego panelu wcieliliśmy się w rolę telewizyjnych prezenterów. Najpierw robiliśmy autoprezentację, a następnie pobawiliśmy się w wywiady, przeprowadzając wywiady na różne tematy między sobą. Dziś, w trakcie drugiego dnia Prezenterem Być, pogadamy na wielkim obiekcie, jakim jest Stadion Śląski, wcielając się w rolę speakera stadionowego. I właśnie w tej chwili rozpoczął się kolejny, czwarty już panel w towarzystwie speakera reprezentacji Polski, Pawła Jańczyka. Naprawdę, jeżeli będzie to ktoś oglądał, kto chce zostać prezenterem telewizyjnym, radiowym albo zapowiadać... Grand Prix zawodów wędkarskich. Zapowiadać zawody wędkarskie, polecamy. Kuba jest... sztos. Najbardziej punktowaną rybą na dzisiejszych zawodach jest oczywiście karp, za którego możecie zdobyć 15 punktów. Wcielamy się w prezenterów, komentatorów zawodów wędkarskich. Nie wiem, czy mogą być ciekawe, ale... chyba tak. Na Stadionie Śląskim na pewno. Grube ryby są. Będzie koszykóweczka kobiet, tylko piękne dziewczyny grają. Okrągłą piłką rzucają do kosza. Zdobywają punkty, niektóre wygrywają mecze, niektóre niestety wracają bez punktów.
Będziemy kibicować. Pozdrawiam serdecznie wszystkie kobiety. Ja kocham. Zobacz ten stadion, nie? To jest coś pięknego. Dzisiaj w roli prezentera zawodów darta. No myślę, że tutaj w darta byśmy nie pograli, ale jakby tutaj poprowadził jakieś zawody przy pełnej publice, to by było niezwykłe wydarzenie. A ten kurs mam nadzieję, że ułatwi to. No, będziemy próby robić mikrofonowe, tak jak to robimy na meczach reprezentacji m.in. Polski w piłce nożnej. Zostały wymyślone scenariusze. Grupa została podzielona na dwuosobowe zespoły i te dwuosobowe zespoły będą musiały opowiadać m.in. o turnieju wędkarskim czy o turnieju układania klocków Lego. Jak to będzie wyglądało, jak będą się słyszeć na takim dużym stadionie, na pewno to będzie dla nich dużą nowością, dużym zaskoczeniem, ale też chyba o to chodzi, żeby każdy mógł spróbować, zobaczyć, zmierzyć się z tym zadaniem. Myślę, że dadzą radę. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie. Wojciech Buczak i Szymon. Myślę, że kamera jest tutaj. Cały czas patrzycie jakby w jedno miejsce, to jest ważne. Cały czas patrzycie w kamerę, nie w ludzi. Za co serdecznie, z całego serca dziękujemy. Witam Was, Ryszard Kręczyński. Wrażenia są kosmiczne. Motyw, kiedy słyszysz swój głos gdzieś tam z opóźnieniem, to jest, no nie da się tego po prostu opisać. Tak. No ale myślę, że Kuba może się czuć zagrożony. I żadnego meczu już nie poprowadzi, niestety. Taka pewność po tym kursie, tak? Tak. Polecam wszystkim, jest najlepszy kurs, na jakim byłem, naprawdę. Zdoby! Znajdujemy się na Stadionie Śląskim i w tej chwili wysyłamy specjalne pozdrowienia dla całej ekipy kursu Prezenterem! Wszystko jest stanem umysłu. O to chodzi. Prezentacji Polski, a jej zdobywcą, grający z numerem 7, Arkadiusz! Koledzy właśnie wskoczyli do busa, a co to oznacza, że ruszamy w stronę radia. Za nami ten panel speakerski, gdzie mówiliśmy o pracy na wielkich obiektach, a teraz zmieniamy klimat prezenterski o 180 stopni. Będzie pomieszczenie wygłuszone, gdzie mówi się spokojnie i tworzy klimat, czyli przenosimy się do radia. Serdecznie. Cześć. Marcin Godzi jeszcze raz, bardzo mi miło, z największą przyjemnością trochę Wam poopowiadam. Nie będę się za dużo wymądrzał, bo jeżeli chodzi o radio, to pozwolę sobie w ten sposób może. W studiu nie jestem sam. Jak panowie się przywitają i tak jakiś okrzyk wydadzą, to zaraz wszystko wytłumaczę. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. A nie mówiłem, naprawdę są. Znajdujemy się w siedzibie Radia Fest w Gliwicach, bo właśnie tutaj cała ekipa kursantów poznaje specyfikę pracy w dobrze wygłuszonym pomieszczeniu. Poznaje klimat radiowy, poznaje to, z czym je się pracę w radio. Ja uwielbiam radio, dlatego cieszę się, że jedną z części kursu prezenterem być jest właśnie wizyta w tym miejscu. Tym bardziej, że pokazujemy potężny kontrast pomiędzy pracą na słabym akustycznie, potężnym obiekcie, a miejscem, gdzie akustyka jest doprecyzowana do granic możliwości. Wszystkich słuchaczy i na wstępie chciałbym dodać, że tutaj nie mam przyjemności działać w Waszym województwie. Tak, poszło nagranie na żywo, także myślę, że parę tysięcy ludzi miało okazję usłyszeć ekipę kursu Prezenterem Być. No i powiem szczerze, bo poszedłem sobie do pokoju obok, odpaliłem sobie audycję na żywo, żeby posłuchać tego, jak to brzmi w radio. I okazuje się, że chyba w dobrym kierunku zmierza ten kurs, dlatego że mamy okazję sprawdzić się na różnych płaszczyznach pracy z mikrofonem. I ktoś, kto na przykład nie czuje się dobrze na stadionie z mikrofonem, albo brzmi poprawnie, ale nie ma szału, przychodzi do radia, zupełnie inne środowisko,
i nagle okazuje się, że brzmi jak rasowy radiowiec i są tu wśród nas tacy, także bardzo mnie to cieszy.